Pogoda kontynuować będzie obrany kurs, czyli jutro dużo słońca. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Nocą niewielki deszcz możliwy na wschodzie Mazowsza i północy Lubelszczyzny. Poza tym pogodnie, lecz nad ranem miejscami utworzą się zamglenia oraz mgły. A na termometrach od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 na zachodzie. Od rana słonecznie, tylko na Lubelszczyźnie po Podkarpacie mogą zdarzyć się niewielkie opady deszczu. Na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie do 14 na Dolnym Śląsku. Po południu po Koropi, na Kaszubach, wschodzie lubelskiego oraz w Bieszczadach. Nad resztą kraju sporo przejaśnień i słońca, a najwięcej pogodnego nieba w regionach północno-wschodnich. I tu 11-12 stopni do 17 od Niziny Szczecińskiej po Śląsk, lokalnie na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku do 18. Ciśnienie będzie wam spadać i po południu w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. W niedzielę 1 maja od 12-13 stopni na krańcach północnych do 19 na południowym zachodzie. Chmur już więcej, słońca mniej, a popada na północy i tam może też lokalnie zagrzmieć również słaby deszcz. Gdzieniegdzie na zachodzie oraz na krańcach południowych. W poniedziałek popada na północnym wschodzie, w centrum i na południu. Lokalnie może zagrzmieć, poza tym pogodnie. A najwięcej słońca na północnym zachodzie i od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 18 na południu. We wtorek, 3 maja, przelotnie popada na północy i południu i do 17 stopni. Życzę Państwu przyjemnego popołudnia. Do zobaczenia.